Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58 i będziemy sobie klikać lożki, dlatego że mamy jeszcze kilku solidnych przeciwników do pokonania w tych lochach, a zważając na to, jakie mamy eventy w ten weekend, to naprawdę warto. Mamy tutaj m.in. event Expa, mamy event Golda, więc nawet jak wbijemy te 2-3 poziomy, to po prostu będziemy robić podczas tych eventów tą mawkę na wyższym poziomie i co za tym idzie zdobywać więcej właśnie tego Expa, tego Golda, więc po prostu stwierdziłem, że warto nagrać dzisiaj taki odcinek i jeszcze docisnąć to, co możemy na tym bardzie. Także na wstępie zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o nadchodzących eventach, bo powiem wam szczerze, że naprawdę nas rozpieścili. No patrząc na to, jak to wszystko wygląda, jakie są połączenia tych eventów, może ja wam opowiem, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę, ale po pierwsze mamy eventy do poniedziałku, czyli zamiast 3 dni będziemy mieli przez 4 dni te eventy, no i zobaczcie na te połączenia. Przede wszystkim szczęśliwy dzień, a co za tym idzie, mamy zamiast 20 kręceń tutaj kółkiem dziennie, mamy 40 kręceń, także łącznie przez te 4 dni będziemy mogli 160 razy tym kółkiem zakręcić. W połączeniu z eventem Golda, jak ktoś ma jakiś wyższy poziom, no to możemy naprawdę tyle tych statystyk nafarmić przez te 4 dni, że to jest głowa mała, bo mamy tutaj te 3 sztabki Golda. One bodajże podczas eventu Golda są w ogóle razy 5, jeżeli dobrze pamiętam. Także jak komuś szczęście będzie sprzyjało, to dziennie może naprawdę masę tego Golda sobie zarobić i masę tych statystyk nabić. To w ogóle pierwsze połączenie. Drugim takim połączeniem jest właśnie ten szczęśliwy dzień, bo oprócz tego, że mamy 40 zakręceń kółkiem dziennie zamiast 20 tutaj, to mamy 20 rzutów w kościach tutaj u hazardzisty. Teraz wam nie pokażę, bo mam ten kalendarz, ale po prostu zamiast 10 razy rzucić dziennie, tak jak zawsze możemy, to będziemy mogli 20 za sprawą tego szczęśliwego dnia. A jeżeli się nie mylę, ten event, który mamy tutaj, Epicki Festiwal Farciarzy, to są właśnie chyba epiki z kości, więc będziemy mieli poniekąd dwa razy większą szansę, żeby już się tutaj motam, dwa razy większą szansę na to, żeby po prostu ten itemek epicki wydropić i żeby nam wyleciał z tych kości, to w ogóle druga świetna sprawa. No i jeszcze do tego wszystkiego mamy zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, czyli po prostu event pupilków. Dla mnie jeden z lepszych eventów, jeden z bardziej takich, można powiedzieć, no takich wiecie, satysfakcjonujących, nie? Bo jednak fajnie sobie nakarmić 9 razy te pupile i to wszystko porobić, więc no moim zdaniem świetne combo i jeszcze będzie trwało 4 dni zamiast 3, więc dawajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. No a my chyba możemy powolutku zaczynać. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o tego barda, ostatnio tutaj już zaczęliśmy sobie ubijać ostatnie pupile, czyli te legendarne. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj rysiem setnym pokonanego tego jaduna już na poziomie 7, dzisiaj już wleci na poziom 10. Fajnie, że udało nam się to zrobić przed tym eventem, bo będziemy mogli sobie szybko podkarmić tego jaduna. Tutaj w świetle, to w ogóle już było 2 dni temu, tutaj w świetle sobie wczoraj na streamku również, bo ja te pupilki ubiłem właśnie na streamku. Ubiliśmy sobie Heraldona, mamy już go na poziomie 4, więc to kolejne przejście. Tutaj tak samo w ziemi ubiłem tego tyranożarła, też już go mam, bo to w ogóle wszystko w ten sam dzień, w sensie mrogi ziemię, w ten sam dzień sobie poubijaliśmy, od razu udało mi się to złapać, więc tak samo, no w ogóle wiadomo, ziemia i mrok, najważniejsze żywioły jak dla nas. Mamy tutaj jeszcze pirodliszkę na poziomie 91, ale póki co nic w tym środowisku nie ubijam, dlatego że po prostu od jutra będzie event petów, więc tak naprawdę dostaniemy zamiast jednego owocka to 3 za ubicie tych środowisk, także tutaj ogień sobie również pewnie zamkniemy w ten weekend. No i mamy wodę, tutaj też nic nie ubijam, bo po prostu sporo mam jeszcze tych jedzonek, także w weekend raczej to wszystko już sobie zamknę. Oczywiście pozapisuję wam te pupilki, zaraz wam tutaj też popokazuję, bo mam pozapisywane, ile mi poszło generalnie tak, z rysia setki na tutaj jaduna, robiłem to na 11 trenerze, poszło mi niewiele, nie pamiętam teraz, to było na streamku, chyba coś nie więcej niż 50 grzybków, coś takiego. Jeżeli chodzi o ziemię, no to tutaj był problem, tutaj w ogóle postanowiłem skipnąć trenera na poziom 12, bo miałem 11, no a mimo to poszło mi nie wiem ile, ze 150 albo 200 grzybków, coś takiego, żeby tym wykijadłem pokonać tego tyranożarła. W ogóle, to w ogóle jest drugie konto moje, bo na W55 robiłem to samo, jak robię to przejście na nowym backendzie i jest tak katorga z tym, że zdecydowanie jak ktoś gra eko albo free to play, odradzam to robić, bo ciężko jest, bardzo jest ciężko. Kiedyś to było najprostsze przejście tak naprawdę, nawet polecane ludziom free to play, a teraz na tym nowym backendzie pokonać tego tyranożarła tym wykijadłem, no jest to bardzo duży problem, nie? Na tym 12 trenerze miałem bodajże 0,76%, więc nie za wiele. No i tutaj mamy też to oko ubite,
W sensie oczywiście Heraldon ubity tym okiem, natomiast po chyba na 11 trenerze miałem jakoś 0,90%, coś takiego, no a na 12 już mi prawie 4% skoczyło i na to wydałem chyba z 5 grzybków, coś takiego, więc tu akurat nie było w ogóle problemu. Dlaczego nie ubijam takich pupilków jak tutaj już mogę, no bo wiadomo, piroliszka 90 to już raczej tego i tego by ubiła, bo tak jak mówię, event pupilków, a tutaj żeby to ubić mi się nie śpieszy, no bo tu mamy w Sylwestra i Nowy Rok, tutaj mamy, musimy ukończyć portal, więc po prostu lepiej poczekać, aż będę mógł sobie to wszystko porobić właśnie na evencie pupili, w ogóle mi się nie śpieszy, no a tu jak już mogłem zamykać, no to musiałem to zrobić po prostu, żeby jak najszybciej złapać te pupile i zacząć je sobie karmić. Może wam pokażę przede wszystkim, aha, od ostatniego odcinka, to też bardzo istotne, zanim tu w ogóle przejdziemy do lochów, to standardowo ja wam wszystko popokazuję. Zapomniałem, że po pokonaniu właśnie 5 w 13 piętrze będziemy mogli odblokować Esteros, znowu o tym zapomniałem, zawsze o tym zapominam jak jestem na tym etapie w jakiejś serii. I tych pierwszych dwóch w Esterosie właśnie w mroku pada nam praktycznie za darmo, więc mogę wam tu pokazać jak to wyglądało. Może sobie weźmiemy, chociaż nie, to może skipnę, to skipnę, to niech będzie razy 2, no i tu 50 milionów zostało, to jest oczywiście 300 milionów expa i tutaj tak samo ten Mańkut Lannister również nam bardzo, bardzo podobnie padł, no i to jest kolejne 300 milionów expa, więc wtedy jeszcze po tym odcinku, ostatnim z Barda, gdzie taki duży progres zrobiliśmy, jeszcze udało mi się jeden level właśnie z tych dwóch lochów wycisnąć, więc to stwierdziłem, że wam zapiszę. Druga sprawa, mamy tutaj oczywiście portale do piekieł, możemy pooglądać to co ja już mówiłem wielokrotnie, portale do piekieł jeżeli chodzi właśnie o Barda, to jest czysta przyjemność, bo zobaczcie, o tutaj mieliśmy ponad pół portalu i udało nam się to zrobić, no te kryty, które wchodzą w te portale to jest coś pięknego. Dokładnie, tutaj tak samo nam się udało. No i 3 dni temu Hexora, no tak samo, zobaczcie, ponad pół HP, tam był zwiadowca, teraz mamy wojownika. No najlepiej, bo z tymi magami idzie dość problematycznie, ale jeżeli mamy właśnie zwiadowcę albo wojownika, jak siądą te kryty, to nie ma co zbierać w tych portalach. No i tu to co wam mówiłem, 18 Tyranożar i Jadun na streamku pokonany, więc możemy obejrzeć, tu w sumie razy 3, bo tych uników pewnie było sporo, to też wam pokażę, ile grzybków mi poszło, to już wam powiedziałem. No i jeszcze dzisiaj spróbujemy w ogóle przed zeskanowaniem tej postaci i sprawdzeniem jak to wszystko wygląda procentowo w lochach, bo wiem, że na kilka lochów mam naprawdę fajne procenty, to jeszcze też sobie spróbuję ten portal ubić, bo nie wiem czy... W sensie powinienem dać radę, ale nie wiem czy mi się to uda. To wszystko zależy właśnie od RNG. No tu tak samo, zobaczcie jakie te hity są mierne w ogóle, jak nie wchodzą krytyczne w tego tyranożarwa. No tu tyle tych uników musiało siąść, że było to bardzo, bardzo problematyczne. No i tu jeżeli chodzi o tą walkę, to walka dwóch magów, trzy kryty ze strony oka w Heraldona i jak widzicie akurat z tym problemów większych jakichś nie było. Także tak te przejścia wyglądają. No i teraz w weekend myślę, że sobie już zrobimy przejścia w ogniu i w wodzie. To wam również popokazuję i tu już będziemy mogli fajnie to wszystko podkarmić. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? W zasadzie to od ostatniego odcinka się za wiele nie zmieniło. Tu w ogóle chyba muszę, jeżeli chodzi o kibel i tak dalej, to wchodzić poprzez, bo tego kalendarza nie chcę odbierać. Wczoraj miałem level z kalendarza, to też w sumie wczoraj miałem poniekąd ten odcinek nagrywać, ale w końcu nie miałem za bardzo czasu. Dzisiaj ten kalendarz skipuje, no bo jak widzicie nie ma w ogóle żadnego expa. No ale tu chyba w karszmie nie mam wam za bardzo nic do pokazania. Jeżeli chodzi o rękę, to w końcu udało mi się zdobyć te platynowe ulepszenia, o których w ostatnim odcinku wam mówiłem, że coś mi długo nie lecą, to w końcu mi poleciały, także no teraz zaczynamy etap samych skipów i no będzie on troszkę trwał, bo póki co te skipy nam dają tyle co nic. Wymieniłem jakieś tam itemki na ostatnim weekendzie epickim, to też w ogóle na streamkach robiłem, jak widzicie w broni tutaj runka 26%, tu mamy jakieś buty powymieniane, tak naprawdę jeżeli chodzi o stare itemki, to mamy chyba tylko rękawice, tutaj broń też mi dawała bardzo dużo i zobaczcie, bardzo fajny rozrzut, więc coś tam wymieniłem, tutaj jakieś runki delikatnie powymieniłem pachołkom, jakieś tam ewentualnie klejnoty, no ale za wiele szczerze mówiąc się nie zadziało, tu nam jeszcze w ogóle poleciał, nie wiem czy to już było na ostatnim odcinku, wydaje mi się, że nie, czarna broń, nie, to nie był na broń, czekajcie, od 5, co tu nam ostatnio poleciało, aha, to, cień kowboja, właśnie, czarna rękawica, tego chyba nie było w ostatnim odcinku, nie jestem pewien, tak więc to również na pewno pomoże, jeżeli chodzi w ogóle o te lożki, no i tyle, nie, to co najbardziej się zadziało to pupilki, może was też zastanawiać, dlaczego mam takie ratio na tym tutaj bardziej, dlaczego mam więcej HP od inteligencji. Przyczyna jest bardzo prosta, po pierwsze szedłem 1:1, a po drugie teraz zobaczcie, pupile do inteligencji dają mi 2370 prawie statystyk, a pupile wytrzymałości dają mi zaledwie ponad 2500. No jest to spowodowane oczywiście tym, że mamy tutaj liczbę zdobytych pupili w mroku, czyli w tym żywiole powiedzmy, który jest odpowiedzialny za HP 15, no a w ziemi mamy 14, więc troszkę nam się to rozjeżdża niestety.
niestety zacząłem bardziej iść tutaj w tą inteligencję, jak widzicie po podstawie, żeby troszkę tym odbić, no ale i tak nie wygląda to zbyt korzystnie, no ale to przez to, że wiadomo, te pupilki tak ustawiły, to wszystko nam się akurat tutaj ogarnie. Twierdzę, mamy 15, to już chyba miałem wcześniej, no ciągle odkładam te surki, żeby w końcu tą salkę 15 wbić. Za tydzień będzie w ogóle event twierdzy, ja tam planuję zdobyć sobie już resztę legendarnych gemów i może tutaj ewentualnie coś w tej twierdzy poskipować, więc tak to po prostu będzie wyglądało, bo już czekam na tym bardziej na ten event twierdzy. Tu mi się buduje serce 14, tego trenera postawiłem na 12, ostatnio skipnąłem. Traktora już nie buduję bardziej niż na 13, bo nie ma sensu, teraz się skupiam tutaj najpierw na sercu, potem na trenerze i potem na tym przygodomacie. No i chyba tyle, nie? Tak naprawdę tyle, za wiele nam się tutaj nie zadziało. Dobra, lecimy, bo bardzo się tu rozgadałem, ale chciałem wam po prostu pokazać, co i jak. Zaczynamy, nie mamy dzisiaj za dużo lochów, to wam od razu powiem, pewnie tam z 1-2 levele wbijemy, ale więcej raczej nie, więc mogłem po prostu sobie pozwolić na to, żeby się rozgadać, no i lecimy. Zobaczmy, czy uda nam się ten portal do piekieł. Chyba nam się uda, dobra, siedzi, mamy to. Nie zapisuję, bo i tak widzieliście, jak go udało nam się pokonać, więc super. Jeszcze tutaj może to ewentualnie nam pomoże w tych lożkach, no i dobra, skanuję tą postać, natomiast to, co na pewno ubije, jak nam się tutaj będzie w międzyczasie wszystko wczytywało i skanowało, to na pewno jest ten portal, w sensie nie portal, tylko to 13 piętro, na niego widziałem, że mamy fajne procenty, podły liczy krupa, za niego dostaniemy na pewno 300 milionów expa, więc po prostu warto go ubić. Lecimy, zobaczmy, tak jak mówię, dokładnie, to co mówiłem, chwila, moment i udało nam się tego liczy krupę machnąć, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać, tu sobie jeszcze zapiszę, no i zobaczmy, 300 milionów expa dostaliśmy. Tu Barbar mu praktycznie, w sumie to mu nic nie zrobił Barbar, Maguś tak samo nie za wiele, 101 milionów, okej, tu Negunda też mu za dużo nie zrobiła, to możemy obejrzeć, bo powiem wam szczerze, no właśnie, to jest to, kurczę, ten Bard jest taki przyjemny, wiadomo, że ja tutaj będę się starał jak najszybciej dojść do tego etapu stopowania lochów, dlatego też często odcinki z tego Barda są nagrywane przeze mnie, żeby po prostu te lożki sobie tu klikać regularnie, no ale tak czy inaczej to jest takie przyjemne, jak ten Bard sadzi takie buły, że coś pięknego. Dobra, lecimy dalej, co my tu mamy? Karuzela z idolami, widzę, że to są fajne procenty. Mamy na uświęconą szkołę magii i mamy na 13 piętro w świetle choleryczka Hana, to jest 0,26%, ale patrząc na to, że szybko dzisiaj uda nam się te lożki pokonać, tak mi się przynajmniej wydaje, na niego mamy no bardzo dużo, więc on powinien szybko paść, on nam da tyle expa co nic, tu nie ma co ukrywać, no ale mimo wszystko lepiej go mieć niż nie mieć, to jest w ogóle też dodatkowa tam naklejka w klaserze, więc po prostu lepiej go ubić, tu oczywiście zaraz tego skana znowu zrobimy, ale tak czy inaczej tą choleryczkę Hanę, mimo że to jest tylko 0,26%, spróbujemy ubić, bo powiem wam, że po tej choleryczce i po tych trzech czy tam czterech lochach nie mamy tak naprawdę, dobra, siedzi, długo musieliśmy poczekać, żeby to ubić, nie mamy więcej lochów za bardzo do ubijania. Zobaczmy, tu mamy coś dla Magusia, o Jezu, to jest naprawdę świetne i nawet runki nie musimy zamieniać, bo nam dobra poleciała, więc cyk, wymieniamy i teraz mamy coś na zręczność, plus 8, no to to już nie jest za dobre, to sobie możemy rozmontować, dobra, lecimy, zobaczmy jak ten doktor Benz nam, Banks znaczy nam tutaj padł, ten mu za wiele nie zrobił, Maguś coś tam zrobił, no i zobaczmy, Kunegunda, no Kunegunda też mu za wiele nie zrobiła, ale te kryty właśnie, to jest to, że my bardzo możemy mieć duży potencjał na ubijanie tej karuzeli z idolami na tym bardziej, zwłaszcza w późniejszym etapie gry, bo tutaj jak na magów może nam nie iść za dobrze, wiadomo jak to wygląda z tymi magami na tych moich odcinkach właśnie na bardzie, tak na jakichś wojowników, zwiadowców, czy w ogóle tam inne klasy postaci, te kryty mogą naprawdę robić robotę, bo po prostu oni tutaj nie mają za dużo HP, więc no mówię, kilka tych krytów siądzie i bardzo możliwe, że po prostu ich zmieciemy z planszy, no ale to wszystko zobaczymy jak będzie w przyszłości wyglądać, tutaj sobie zakrble chyba nie ubijemy na razie, chociaż pamiętam, że on nie był jakiś problematyczny, ale dobra, nie ma co, bo to jest i tak tyle expa co nic, jeszcze tu zrobię skana oczywiście, lecimy dalej, teraz mamy do ubicia Dindendora, Dindendora, którego na ostatnim odcinku próbowaliśmy ubić, było na niego nie wiem ile, 0,30% albo coś takiego, no a teraz mamy ponad 5%, więc teraz powinno to w ogóle paść bez żadnych problemów, to jest właśnie to, zobaczcie, ostatni odcinek, nie wiem kiedy był nagrywany, z tydzień temu, coś takiego, no może troszkę dłużej, no mniej więcej, nieważne, no ale 0,30% w tak krótkim czasie zrobiło nam się już ponad 5%, chociaż no kurde, też coś nie pada. Na tego doktora Banksa mieliśmy prawie 6% nie padało, teraz mamy ponad 5%, też za szybko nie pada. Ciekawe, ciekawe, no ale dobra, trudno. No ale tu wiadomo, nie dość, że te portale nam dość szybko idą, to jeszcze połapaliśmy te pupile, co niektóre w międzyczasie, więc to wszystko złożyło się na to, że
Fajnie nam ta postać po prostu sprogresowała. Dobra, mamy 343 level, ledwo go wbiliśmy, ale zawsze to do przodu, więc fajnie. Czy mam coś w ogóle dzisiaj do wiedźmy? Nie. Został mi tylko jeden epik taki zwykły, ale w sumie to idealnie, bo od jutra już będę miał te epiki z kości i tak dalej, więc no powiedzmy, że git. Jeszcze go sobie dzisiaj wrzucimy, ale to później. To zostawimy oczywiście do wiedźmy. Od jutra jest też event wiedźmy chyba, jak się nie mylę. Nie, to za tydzień będzie event wiedźmy, okej. Razem z tym eventem twierdzę, to mi się pomyliło, ale to i tak w sumie nieistotne, bo jeżeli chodzi o barda, to nie mamy jeszcze wszystkich zwoi, natomiast na za tydzień już może te wszystkie zwoje będą, bo tutaj wiadomo, że im mamy więcej tych zwoi odblokowanych, tym szybciej każdy kolejny idzie, więc bardzo możliwe, że już się załapiemy na następny event wiedźmy. Dobra, no i teraz zrobimy jeszcze jednego skana. Tak jak wam powiedziałem, no i lecimy do tej choleryczki. No mamy bardzo mało, to jest w ogóle mag, więc no ja tutaj, no powiem wam szczerze, że nie wróżę sobie jakichś sukcesów, jeżeli właśnie chodzi o to 13 piętro, ale kurczę, no też, wiecie co, ja też zastanawiam się, może tutaj jeszcze zanim będziemy to robić, to ja może zobaczę, czy nam nie poleci jakaś lepsza runka w broni, bo tutaj bronie, no to nam dają nie za dużo, plus 20 i tak dalej, nie ma w ogóle sensu wymieniać tej broni, którą mamy obecnie, ale może jakaś, no tu plus 18, to nie bardzo, ale troszkę nam tych runek poleciało, zobaczmy. Nie wiem, czy nam się uda. 24%, 18%. O, dobra, o, na Roberta marketingowca mamy nawet więcej niż na to 13 piętro. Na Roberta mamy, czyli tego w mroku, mamy 0,28%, natomiast na choleryczkę Hanę mamy 0,27%, to taka ciekawostka. Natomiast jeszcze na ślizgogona mamy 18%, dobra, to jego sobie dokładnie możemy ubić. Tu chyba nie oglądałem, na zakreble mamy 0,16, więc zakreble w ogóle nie ma sensu tutaj podchodzić do tego. Tego Dindendora jeszcze możemy obejrzeć, jak to tutaj wyglądało. Dobra, więc to powiedzmy, że w miarę okej. Okay. Kurczę, to może jakby wymienić jeszcze pachołką te brońki, tak mi się coś wydaje. Okej, okay, z Dindendorem tak, teraz zobaczmy tego ślizgogona. No ładnie, ładnie, jak tu kryty wchodzą, to jest naprawdę coś pięknego. Tu akurat nie kryt, no ale teraz 43 miliony i 72 na koniec. No i mamy rękawice, które od razu możemy do kociołka oddać, super. Dobra, więc tak jak mówię, jeżeli by wymienić pachołką może te runki ewentualnie, tylko żeby to dawało chociaż, o, 26% na przykład, tu mamy 24, tu mamy 21, temu wymienimy na 26, dobra, git. Ile to nam daje w ogóle kryształu? Sporo, dobra, to ja może rozmontuję, lecimy dalej, coś takiego... bo nie wiem, chyba mogę 27% w ogóle tak maksymalnie zdobyć, czyli jakby mi dokładnie 27 poleciało, to ja sobie 27 daję sobie, natomiast tutaj Kunegundzie daje 26, bo to już też jest fajne, i teraz te 24, czy dajemy temu? Nie, może jeszcze, wiecie co, ja poszukam tutaj jakiegoś większego, to też nam daje fajną ilość kryształu, więc powiedzmy, że sobie jeszcze zostawię. Tu mamy po 26%, to na pewno dużo da, wiecie, bo o, i mamy następne 26, w ogóle super, dobra, wymieniamy też temu i to już musimy sprzedać normalnie. To na pewno właśnie, co do tego właśnie Magusia w strefie mroku, na pewno da nam dużo, dlatego że to jest mag, także no te czyste obrażenia tu u naszych pachołków powinny zrobić robotę, więc na pewno te 26% im pomoże. Dobra, więc tak, zrobimy, znowu mnie tu zaczyna prześwietlać, widzę, zrobimy sobie tak, że zaczniemy od może tej choleryczki Hany, spróbujemy tutaj. Bardzo podobne są te procenty, więc no raczej tutaj... nie będzie to w ogóle takie proste, żeby to ubić i to, ale troszkę popróbujemy. O, tam zobaczcie, bardzo bliska próba. No jakieś krytyki pewnie delikatnie mocniejsze, coś w tym stylu, i ta choleryczka Hana by nam padła. No 0,20, tam 8%, 0,26, to są bardzo, ale... Mamy to. Miałem mówić, że to są bardzo, bardzo małe procenty, a to siedzi, co nam poleciało? Znowu jakiś pierścionek za dychę. Dobra, już tu mi się znowu powoli zaczyna mi się miejsce kończyć, ale dużo mamy tych itemków, tak jak wam mówiłem, do wiedźmy. Dobra, oglądamy to. Jezu, nie wiedziałem, że to tak szybko w ogóle poleci, że to tak szybko padnie. Spójrzmy, pierwszy krytyk. Aha, tu wystarczyło po prostu dwa krytyki machnąć. Dobra, nieważne, nieważne. Nie wiedziałem, że to jest takie proste, więc lecimy w takim razie do tego. Szczerze mówiąc, myślałem, że może to być problematyczne, ale lecimy do tego. Skoro wymieniliśmy te runki, to podejrzewam, że tutaj mamy, nie wiem, w tym momencie ile? 0,35%, 0,40%. Już mi się nie chce na ten moment skanować. Zaraz to sobie jeszcze ostatni raz, powiedzmy, zeskanujemy, bo może jeszcze coś tam nam się uda pokonać. Natomiast, no, jeżeli tamto nam padło tak szybko, tutaj wydaje mi się, że...
ta kwestia RNG, powiedzmy, może być troszeczkę większa, no bo jednak tu oprócz nas jeszcze wchodzą w grę pachołki, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że uda mi się tego Roberta pokonać, a jeżeli uda nam się go ubić, to wbijemy w ogóle chyba level, tak? Tak, dokładnie, wbijemy jeszcze jeden level, czyli będziemy mieli 344, no chciałbym to zrobić. Tak jak mówiłem, takie moje założenie na samym początku tego odcinka to było właśnie wbić dwa levele, więc może udałoby nam się to machnąć, byłoby na pewno git. Szkoda, że przed tym dziennym levelem, powiedzmy, tego nie zrobiłem. No ale wczoraj totalnie nie miałem jak wam nagrać odcinka, a nie chciałem za bardzo tego klikać na streamie, bo jednak wiem, że wy te odcinki raczej wolicie tutaj na YouTubie. Wiadomo, osoby co siedzą na Twitchu wolą odcinki, wolą w sensie, żeby to robić na Twitchu, na streamie. Natomiast osoby z YouTuba, których jest zdecydowanie więcej, no to wolą, żeby to wszystko było robione na odcinku. Co do Twitcha, to w ogóle zapraszam na streamki, regularnie są. Tak naprawdę w tamtym tygodniu na 7 dni było chyba 5 streamów, w tym tygodniu tak samo na 7 dni 4 streamy. Na Discordzie jest mój taki, powiedzmy, plan na kolejny tydzień, kiedy będą streamy. Przeważnie są w ogóle o godzinie 18, także można zajrzeć o 18. Pod streamem tak samo piszę, kiedy będą, a kiedy nie będzie. Dzisiaj jeszcze będzie, potem piątek, sobota, niedziela nie, bo mam uczelnię, więc niestety odpada. No ale tak czy inaczej zapraszam serdecznie na streamki, bo też coś tam się dzieje, powiedzmy, poniekąd ciekawego. Wiadomo, że to nie to samo co odcinki, ale jest jak jest. No i też w ogóle zapraszam na Discorda, bo wczoraj zrobiłem coś takiego na Discordzie, że jak ktoś wpisuje na czacie do Shakesa komendy, na przykład, nie wiem, fuck wykres albo coś takiego, w sensie FAQ, nie tam, że to brzydkie słowo po angielsku, to dostaje jakieś tam, wiecie, odpowiedź od bota, na przykład z wykresem tego expa i golda i tam innych rzeczy, więc po prostu polecam, nie? Polecam sobie wbić, bo troszeczkę to zmodernizowałem, żeby tam można było szybciej jakieś przydatne informacje znaleźć, no to po prostu zapraszam, nie? Tak wam miałem o tym powiedzieć w sumie na początku, ale zapomniałem, więc mówię teraz. Dobra, no mieliśmy kilka naprawdę bliskich prób. Mieliśmy tam po 7 milionów, po 5 milionów, ale coś ten Robert marketingowiec nam nie chce padać. To na pewno nie tak szybko jak ta nieszczęsna choleryczka Hanna. Czekajcie, może ja zrobię jednak jeszcze tego skana. Zobaczymy, ile my w ogóle na niego mamy. Tutaj cyk, po Robercie jest chyba wojownik. W ogóle teraz to będzie trzech wojowników w tym 13 piętrze, jak dobrze pamiętam. Także ich chyba już raczej nie ubijemy na ten moment. No ale tak czy inaczej, tego Roberta fajnie by było właśnie sobie machnąć. Kurde, tam jaka bliska próba, 1,5 miliona. No boli, bolą takie próby, bardzo bolą, bo jednak no to jest taki dosłownie jeden większy krytyk. Czy to od nas, czy to od jakiegoś pachołka, no ale właśnie to, co wam mówiłem, RNG na pewno jest zdecydowanie większe. Co my tu mamy? 13 piętro, Robert marketingowiec 0,38, no i mamy na karuzelę z idolami 0,23, ale tego nie ma co klikać, bo to nam w ogóle nie da expa, no i mamy Diabolores w szkole magii 0,13, no to nie, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, tylko ten Robert marketingowiec nam zostaje. W sumie to dobrze strzelałem, mówiłem, że będę miał po tej wymianie run na niego 0,35, może 0,40%, a mamy 0,38, więc jakoś bardzo się nie pomyliłem. Dobra, czyli nam zostaje tylko on i tak naprawdę on nam umożliwi wbicie kolejnego levela, więc nie pozostaje nic innego, jak go po prostu klikać, aż padnie. No mam cichą nadzieję, że w miarę szybko to się stanie, bo jednak fajnie by było. Co chwilę te bliskie próby, o tam, zobaczcie, niecałe 400 tysięcy, Jezu, jak to kusi, po prostu masakra. Ta gierka czasami, zwłaszcza jak się walczy z tymi magami, gdzie tak naprawdę co chwilę im zostaje ta mała ilość HP, no bo jednak to jest specyfika maga, że on musi zabić, zanim jego zabiją, z racji tego, że ma tego HP malutko, no to strasznie, strasznie to boli. Powiem wam szczerze, jak tu co chwilę zostaje. Zobacz, ile on ma w ogóle? 64,5 miliona HP, a tu mu zostaje 5 milionów, 7 milionów, 3 miliony, albo nawet nieraz poniżej 1 miliona. To w ogóle też jest dramat, ale dobra, mamy jeszcze trochę golda. Może dorzucę tutaj w tą inteligencję, bo i tak ten gold nam się za bardzo już dzisiaj nie przyda, co by nie mówić. No i dobra, no klikam, no może nam się uda. Nie chcę tu na niego też nie wydawać nie wiadomo ile grzybów, no ale żeby ten odcinek był ciekawszy i taki, powiedzmy, bardziej dopełniony, no to wypadałoby ten 344 level wbić. Chyba wcześniej powiedziałem w ogóle 444, no ale nie, do tego to jeszcze znowu taka próba, zobaczcie, znowu taka bliska próba, Jezu, masakra. No troszkę jeszcze do takiego levela nam będzie brakować. No ja tu mam wszystko zaczarowane, mamy ten czarna rękawice, mamy ten czarna bronie, wszystko jest tak, jak, powiedzmy, być powinno. No powinien on paść, no powinien, no, no i znowu taka bliska próba, że tam milion zostaje. Jezu, naprawdę, przysięgam wam, że to jest jeden jakiś większy krytyk.
zamiast tam, nie wiem, strzelam 10 milionów, to po prostu 11 milionów z jakiegoś większego rozrzutu, jakiś po prostu mocniejszy cios i on pada tak naprawdę. I tu już takich prób na te, powiedzmy, nie wiem już ile, chyba no, z 250 grzybów na niego już wydałem, na te 250 grzybów to już z 10 albo 15 takich prób było, że jakiś mocniejszy cios i po prostu to by siadło, no ale nie chcę, no nie chcę, no ale mówię, no jeszcze tutaj troszkę poklikamy, żeby postawić, powiedzmy, taką kropkę na D, żeby nam się udało to zrobić. No tam 8 milionów to ta akurat taka, powiedzmy, większa próba, no ale z 65 na 8 tam znowu 3 miliony, zobaczcie. Jezu, ale to jest irytujące i to nawet bardzo. Choleryczka Hanna 0,20, tam nie wiem ile, 8%, 0,26 chyba, padła nam po ilu? Po 10 grzybach, po 15, może po 20 maksymalnie, a tutaj mamy jeszcze większe procenty, jeszcze powymienialiśmy te runki, no i tak czy inaczej nie wystarczyło to, powiedzmy, żeby w taką mniejszą, powiedzmy, ilość grzyba go ubić, no ale dobra, no próbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. I tak już mamy odcinek 25 minut, myślałem, że będzie krótki, bo tak jak sami widzicie, no tych lochów nie mamy jakoś dużo do ubicia, ale tak czy inaczej, nie wiem w ogóle czy to dobrze liczy na pewno, szczerze mówiąc, w sensie te procenty, no bo tu na tą choleryczkę takie małe i padło, no ale to jest w sumie taka specyfika procentów, nie, że różnie to wygląda, no ale na tą choleryczkę mieliśmy tak mało, padło szybko, no a tutaj jeszcze dochodzą te pachołki, no i mamy znowu o wiele więcej, a nie chce nam to za bardzo padać. No normalnie nie klikałbym tego, w sensie gdybym widział niecałe 0,40% na loch, to bym za bardzo tego nie klikał, bo by mijało się to z celem, mówiąc delikatnie. No ale z racji tego, że właśnie jest ten odcinek, że chcemy dobić ten level, no to popróbuję, ale jeszcze, no tak ze 100 grzybków jeszcze, może 150, coś takiego, i jeżeli się nie uda go ubić, no to niestety będziemy musieli tutaj przestać, no i zrobię to dopiero po tym evencie pewnie, bo znowu nam pewnie z racji tego, że tam dojdą jakieś pewnie levele, głównie statystyki, to znowu nam wzrosną tutaj fajnie procenty na co niektóre lożki, zwłaszcza, że to będą 4 dni, to w ogóle, no i tego golda też się będzie sypało, chociaż na tym levelu to jeszcze nie jest takie, nie jest tak dużo tego golda, powiem wam szczerze, dlatego, że no to jest 340 level, więc nawet jak będziemy losować te 3 sztabki, to oczywiście będzie fajna ilość, no ale nie jakaś gigantyczna, natomiast jak ktoś ma taki, wiecie, wyższy level, jak już ma po prostu ten pik, że dostaje tam, bo chyba maksymalnie z tego kółka, jak mamy event golda, to można 75 milionów dostać właśnie golda, o ile się nie mylę, więc no jeżeli ktoś jest na takim wyższym poziomie, gdzie już ma ten pik, to naprawdę tych statystyk może zgarnąć od groma. Ja chyba na Magusiu już taki mam. Dobra, siedzi, miałem jeszcze tutaj 30 prób zrobić, ale siedzi, mamy to 344 level, idealnie na sam koniec odcinka, mamy 22% runkę, zobaczmy. Plus 108, w ogóle fajny ten. Dobra, szczerze to możemy to wymienić, tylko muszę zdecydowanie runę zamienić. Odzyskamy sobie tutaj klejnot, cyk, zrobimy sobie cyk. No i będę to musiał oczywiście zaczarować, natomiast nie mam teraz golda. Z czego ja bym mógł golda wziąć? Czy po prostu może poczekam, nie? Chyba, że liczyć tutaj na kółko. No nie, to dobra, poczekam. Zrobię sobie awkę potem wieczorem na streamku i sobie zaczarujemy. Muszę tylko o tym pamiętać, ale ja to i tak sprawdzam, jak nawet jakbym zapomniał, to przed klikaniem lochów na pewno to, a nie, bo ja, a nie, dobra, te rękawice są, myślałem, że mogę to oddać do wiedźmy, ale te rękawice są przecież do kibelka na dzisiaj, to nieważne, potem to zaczaruję, nie ma co, oglądamy to, przede wszystkim oglądamy, Robert Marketingowiec, strefa mroku, zobaczmy, weźmiemy razy 3, bo to jest w ogóle walka z magiem, więc też nie będzie taka długa, no tutaj powiedzmy, że jeżeli chodzi o Mariuszka, to swoje zrobił, nie ma co mówić. Natomiast w ogóle wojownik, no zobaczcie, wojownik tyle co nic. Mariuszkowi ten drugi kryt fajny siadł, to fajnie. Tu Kunegunda, pierwszy krytyk, ale bardzo mizerny. No i drugi zwykły, no Kunegunda też się nie popisała. No i tak naprawdę my musieliśmy zbić ponad pół HP, jeżeli tam dobrze widziałem. No i trzy kryty i nam to siadło. I wbiliśmy dzięki temu 344 level. Także można powiedzieć, że cel na ten odcinek został zrobiony. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, chyba wam wszystko tutaj popokazywałem, ewentualnie jeszcze mogę wam topkę pokazać, bo zaraz ktoś tu niestety będzie mi pisał w komentarzach, że nie pokazałem, czemu nie pokazuję i tak dalej, to możemy w sumie tą topeczkę pokazać, tylko że
To powinienem zrobić wcześniej, ale dobra. Tylko, że mi się tutaj musi wczytać, wczytała się. No i mamy tak, Shantara. Shantar 366 poziom Bard, więc ma 22, jeżeli dobrze liczę, levele. Jezu, jaki ja mam problem w ogóle, w sensie tak na odcinku, nie? Żeby tak na szybko policzyć, żeby nie wyjść na błazna, to nieraz mam problem z takimi prostymi obliczeniami, ale nieważne. Jak widzicie, Shantar 366 poziom i mamy Fake Coke przede wszystkim 372 poziom. Fake Coke, kopalnia gemów 61, już tu ma w opisie. W ogóle Mushroom Spade BMW 320D 2016 rocznik, Gold Mine, czyli kopalnia złota, po prostu 18 już, no masakra, gość jest po prostu, no nie wiem nawet jak go określić, szalony, nie ma co tu w ogóle ukrywać, więc tracimy do niego prawie 30 leveli, tutaj porównując Barda. No i to są taki, to jest takich dwóch, można powiedzieć, wariatów, nie? To jest w ogóle takie top i oni masę grzybków na te swoje konta wydali. Tu mamy jeszcze Bulecika z Polski, który bardzo możliwe, że ogląda, więc pozdrawiam. Mamy jeszcze tutaj w ogóle top chyba 3 levelowe tego serwera. 354 level Duchowa Villa, coś takiego. Taki nickname, więc on też dość ładnie ciśnie. Mamy tutaj Otaka, który chyba również jest Polakiem, jak dobrze pamiętam. 340 level, 345, zobaczcie, też Bart. No ale tak generalnie topka się prezentuje. To są takie najmocniejsze levele. Potem już jest, można powiedzieć, że tendencja spadkowa, powiedzmy, właśnie pod względem tych leveli. Gildynie, no to za wiele się nie zmienia. Jeżeli chodzi o pupilki, to tak to wygląda. Tutaj pewnie, jeżeli chodzi o kokę, to już ma wszystkie środowiska pozamykane. My mamy póki co 72. Złapiemy sobie w ogóle teraz też tego Omnibooma swoją drogą, właśnie Vivend Expa, więc to też nam dorzuci jednego pupilka. Złapiemy sobie oczywiście w ziemi też Panzerniksa, też ze względu na Event Golda, więc to w ogóle druga sprawa, fajnie. Jeżeli chodzi o ogień, no to sobie to pozamykamy. Czyli to będzie jeden, to będzie drugi, tutaj trzeci i w wodzie czwarty. Czyli łącznie będziemy mieć tych pupili 76. No a tutaj Fake Coca ma na pewno z 20 kopalni, to jest 77. I jeszcze, który to by był 70, a Diablo Short pewnie, no on już pewnie zamknął to 10 w 13 piętrze, więc to pewnie 78, dokładnie, więc tutaj stąd wynika jego przewaga, powiedzmy, jeżeli chodzi o ilość pupili. No i podziemia mamy 13, to serce, zobaczmy jak tutaj topka, ile jest tych 15, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, no troszkę tych 15 jest, ale w sumie nie jakoś giga dużo. Raczej tutaj zobaczcie, że duże jest 12, duże jest jakiś 11, więc po prostu tak to generalnie wygląda. Ja chyba na początku powiedziałem, że buduję serce 13, a tu oczywiście mi chodzi o 14, 13 mam w tym momencie. Tak mi się wydaje, że tak powiedziałem, ale nieważne. Dobra, więc tak się po prostu topeczki prezentują, to tak na szybko wam przeleciałem, bo za wiele się tu na ten moment nie zmienia. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawiajcie kciuka w górę oczywiście, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tych eventach, tak jak już powiedziałem na początku, jakie macie plany, bo powiem wam szczerze, że eventy są naprawdę zacne. Wszystko, dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!